Siemano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog z głowy, z obejścia pól. Pewnie dużo osób zastanawiało się, co z tym Ubinem. No jak widzicie, tutaj jest odmiana Zeus. Ta co była, to jest. A ten nieszczęsny Dalbor, którego nie było, jest rzadki, ale jest. Dlatego decyzja nie zapadła o przesianiu bynajmniej tych 3 hektarów. Tutaj jest troszkę glinka, dlatego go nie ma, ale tam z tyłu na lżejszej ziemi wyszedł. Po prostu, no widocznie nasiona musiały być bardziej zasuszone, bo ta ogólnie Dalbor był siany 20 marca w tamtym roku, a odmiana Zeus była siana w maju i po prostu ten Ubin szybciej dojrzał, a jak wiecie, w tamtym roku była no masakryczna susza, dlatego też ten Ubin po prostu spiekło go, zasuszyło go bardziej. Zeusa kosiłem niedojrzałego jeszcze, a ten jak kosiłem Ubin, to w ogóle jak to się mówi, no popcorn. Jak widzicie, o tu jeszcze wychodzą roślinki nowe, także no co trzeba więcej. No tu widzicie, o tu, czyli jest, kiełkuje, czyli na tackach to po prostu kiełkowało, bo miało wodę, bo ja robię próbę zawsze na podpaskach kobiety, nie no żartuję, no na wacikach, no i tam mamy wodę, także mu nie brakowało tej wody, dlatego on sobie normalnie kiełkował. A w ziemi no jest kolejny rok suszy praktycznie, są niedobory wody, ta tak naprawdę wilgoć, można ją nazwać sztuczną wilgocią. Te rośliny, ja i tak jestem pod pełen podziwu, jak one sobie radzą, jak rosną, jaką mają chęć do życia, no żeby wydać plon swoje dzieci, te kochane ich ziarka. No i co? No i tu nic więcej wam nie mogę pokazać. Tak to wygląda. Cieszę się, że w ogóle coś jest tutaj na tym polu. No, mógłby być gęstszy, ale wychodzą rośliny, to się wszystko wyrówna. Czyli tak jak zakładałem, 120 roślin na metrze będzie. Wszystko to ładnie powychodzi. W Zeusie gdzieś około będzie 120 roślin, na pewno będzie. Tu jest takie złudzenie też, że on jest gęsty bardzo, bo on już jest w fazie, zobaczcie ilu liści. Nawet nie liczyłem, sobie wyrwę roślinkę i wam policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 liści ma już, znaczy się 6 ma rozwiniętych, 7 wychodzi i tutaj 8 i 9 się wyżyna, także fajnie to wszystko wygląda. Tu już widać działanie wiązania azotu, już tworzą się bulwki na korzeniu, także jest wszystko ok. Co tu muszę zrobić? Przyjechać, zebrać kamienie, bo zobaczcie, o, nie chciałbym go wciągnąć sobie do mocarni, mogłoby to kombaj zaboleć i moją kieszeń, także ja dzisiaj nie przedłużam i widzimy się gdzie? Na rzepaku czy na przeżycie? Jak myślicie, gdzie was zabiorę? Zabiorę was w krainę odwiecznej otchłani. A i jeszcze nie to powiedziałem, trzeba zebrać kamienie i przyjechać zrobić pesz, bo jest dużo peżu, pyżu. Jak to się mówi, gdzie pysz, tam i ziemniaki tysz. Kiedyś tak w Pegerze mówili. A gdzie pysz, tam i Ubin tysz? No chyba nie, nie do końca. No, także trzeba kupić jakieś fusiladę czy targę i przyjechać tu to zrobić. Od razu, jeżeli będziemy pryskać na pysz, to będzie dodawane no coś na robaka, na Ubin. Tutaj ogólnie to będzie robione dopiero ten pesz, jeżeli popryskamy wszystkie zboża, bo potem nie mamy zamiaru pukać opryskiwacza. Znaczy się i tak trzeba będzie go wypłukać, ale jak to się mówi, nie spalimy sobie na pewno zboża, będzie czas, się wypłuka. Także widzimy się w odwiecznej otchłani. Czym jest? A więc jesteśmy w tej otchłani. Według mnie jest to rzepak, bo w otchłani nigdy nie wiadomo co jest do samego końca. Tak samo jest z uprawą rzepaku. No jak na razie tutaj jestem, patrzę, no i wam powiem, że u mnie przymrozek no tak aż doszczętnie, no jak to się mówi, nie zrobił szkód. Wyglądało to groźnie, strąki były żółte, ale jak widzicie, to wszystko fajnie się powiązało.
Tylko teraz pytanie. Zapowiadają dzisiaj u nas deszcz. Wieje, rozwiało się. O godzinie 20 ma zacząć padać deszcz. Na radarze patrzyłem. Na pogodzie. Jest godzina 18. Równiutko. Strasznie wieje. Też szoko sobie zrobiłeś. Wybrałeś pogodę na tego vloga. Co do odmiany. Tu jest odmiana syngentowska. Odmiana Iowa. Odmiana hybrydowa, czyli mieszańcowa. Mamy ją pierwszy raz w tym roku. Co do rzepaku, rzepak ogólnie jest bardzo niski. Spowodowane jest to, że no, jak to można by ubrać słowa, po prostu brakuje mu wody. Brakowało mu wody jesienią, brakuje mu wody wiosną. Na razie ta odmiana ogólnie, no, powiem wam, że ostatnio narzekałem, ale moje przekonanie trochę się zmieniło po wejściu w pole. No, te strąki nie zmarzły, wszystko jest, tylko teraz pytanie, czy mu starczy wody, żeby zawiązać ten dół. Zobaczcie, ile on tu jeszcze kwiatków ma. Tu, zobaczcie. To wszystko, miejmy nadzieję, że popada i to wszystko się powiąże. Co do plonu, już nic nie mówię, bo już nie mogę nieraz czytać tych komentarzy. Ja po prostu powiedziałem, będę robił vlogi takie spontaniczne z dnia, co myślę, mówię, jak uważam. No i tyle, a że ktoś tam sobie pisze, że tylko narzekam i narzekam, no to widocznie chyba nie ma do czynienia z rolnictwem, albo po prostu, nie wiem, no nie chce się rozwijać, się nie rozwija, dlatego nie narzeka, no bo nie ma kredytu, no to nie będzie narzekał, no bo po co ma narzekać? Ile zbierze, tyle jego i to wszystko. Nie inwestuje w park maszynowy, to tacy ludzie nie będą narzekać. Tam na koniec pójdę, jest odmiana Jennifer, ta co jest tam przy moście. Takie porównanie zrobię, dlatego robię cięcie, ale ładnie pachnie. I teraz tak, dużo osób się pyta, pszczoły, jaki mają wpływ w rzepaku hybrydowym przy zapylaniu. No, przy hybrydzie udział pszczół nawet jest niepotrzebny. On po prostu sobie, po prostu zapyla się sam między sobą ten rzepak. Nie potrzebuje ingerencji pszczół, natomiast rzepak liniowy bez pszczół po prostu się nie zawiąże, nie będzie plonu bez pszczół. Tutaj na pewno pszczoły wspomagają też te zapylanie. No ale co, idę przez rzepak ścieżką i normalnie idę sobie, także muszę pomarudzić trochę, bo nie byłbym sobą, że jakbym powiedział, że wszystko jest dobrze, pięknie, no to za dobrze by było, no panowie, to wtedy nikt by nie nagrywał filmów, no bo po co, jak jest dobrze wszystko, nic nie trzeba pokazywać, że jest źle, że jest tylko dobrze, miód, cud i orzeszki, a co do orzeszków, nawet w kieszeni mam chyba, a nie, zostałem w pumie, także no, miało być cięcie jak zwykle, gadam, gdzie ten rzepak się schował? Jennifer, pisze się Jennifer, jak kurde Renifer. Czy będzie jakaś różnica? Podejrzewam, że w tej fazie nie będzie, chociaż tutaj coś mi świta. A jest, Jennifer jest ogólnie niższy, rzadszy. Jakie spostrzeżenia? Na pewno ma mniej kwiatów, no bo jest niższy, no to wiadomo. Tam dużo osób pisało, że nieprawdą jest, że niski rzepak gorzej sypie, ale ja z doświadczenia wiem, że gorzej sypie, bo po prostu on ma mniej. Za to mniej więcej to wszystko zależy właśnie, drodzy widzowie, od odmiany. Bo może być rzepak taki, ale on strąki tylko ma na wysokości 30-40 cm. I dalej jest tylko sam badyl, no to jest niepotrzebne. Ale są takie odmiany wysokie, że on od samego praktycznie dołu, aż po samą górę ma, tak jak tu widzicie, od nogi, on jest wysoki, on ma same strąki. I wtedy jest tej masy strąków i to wtedy nam wydaje plon. Teraz co tu w rzepaku? Zabieg na płatka był robiony. Teraz po prostu trzeba czekać, aż rzepak przekwitnie i zrobić, no, na łuszczynowca coś, żeby nam tych strąków nie wpierdzielił. Także
w rzepaku praktycznie temat jest zamknięty, ewentualnie jeszcze pójdzie robak i to wszystko. No a tutaj co do rzepaku ogólnie, bo tak mówicie, że narzekam, zaraz powiecie, Sroko, czemu ty narzekasz, jak ty masz fajny rzepak tutaj? Tutaj jest fajny, ale dobrze, ile tu mamy powierzchni? 3 hektary, 3,5 hektara działka. Co to jest 3 hektary? Ogólnie mieliśmy rzepaku posianego z 80 hektarów, z czego połowę żeśmy ponad przesiali. Mamy raptem 30 hektarów rzepaku. Plus 35-40 hektarów rzepaku. No co to jest na nasze gospodarstwo? To jest wielkie nic. Dużo osób pyta się, mówi spróbuj kukurydzę. Ale ja sobie teraz pobuszuję w rzepaku i spróbuj kukurydzę, tylko z tą kukurydzą może być różnie, drodzy widzowie, bo sprzętu się nie ma, trzeba wynająć i to tak mówi, a bo to nieduży koszt, tak, ale siewnik mam swój i kombajn mam swój. A teraz wynająć siewnik, z tego co się orientuje, u nas chyba biorą 150 zł za hektar. A jeżeli byśmy chcieli z podsiewem nawozu, to gdzieś chyba około 200 zł wyjdzie za posianie hektara. I teraz wynajęcie kombajnu. Kombajn mam swój, nie muszę za niego płacić nic, tylko paliwo. No i usługa w kukurydzy to jest minimum 300 zł, z tego co ja się orientuję. I czyli jakby tak policzył dobrze, mamy 500 zł dodatkowych kosztów, gdzie w zbożu ja mam te swoje maszyny i czyli w zbożu już jestem 500 zł do przodu. Nie neguję kukurydzy, cały czas ona mnie kręci, żeby ją posiać, ale cały czas jest, ale teraz znowu jest taki szał na kukurydzę, że wszyscy na nią przechodzą. No i może być taki czas, on kiedyś może nastąpić, ja już nie będę cudotwórcą mówił, że on będzie, ale może nastąpić, ale nie musi, że będzie nadmiar kukurydzy, będzie urodzajny rok, nawet ona będzie sypała 10 zł i co z tego, z tych 10 ton, jeżeli my ją będziemy sprzedawać po 350-400 zł, jak kiedyś to było? Tu sobie trzeba zadać pytanie i teraz takie gdybanie wejść, nie wejść. Im człowiek dłużej się zastanawia, no tym dłużej po prostu no, nie będzie wiedział, jaki jest to zysk. Wszyscy mówią, że jest lepiej, że kukurydza ratuje dupę. No nie wiem, no także jakby ktoś chciał mi posiać, to ja posieję. Tylko niech ktoś przyjedzie mi posiać. To siejemy od razu, robimy to? Ktoś chętny? No się zgłaszać do mnie. Nie no, żartuję tak troszkę dla śmiechu, także... Pokazałem wam łubin, dzisiaj rzepak, wieczną otchłań. No i co, ja się dzisiaj z wami żegnam. W następnym odcinku pokażę wam trochę pszenicy. Mam takie porównanie z wczesnej wiosny, a dziś, no a sprzed tygodnia filmik nagrany, jak był zabieg robiony, jak to wygląda, bo dużo osób ma problem z żółknięciem pszenicy, że wygląda jak rzepak. No, ja wam pokażę coś. I to tyle. Subskrybuj mój kanał. Dawaj łapę w górę. Wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i to tyle w temacie. Na razie, cześć, do zobaczenia. Ładny widok w rzepaku. Kręcimy się. Lubię, jak ten rzepak kwitnie. Wy też, nie?